Witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku z serii American Truck Simulator. Jeju, dawno nie było, dobrze o tym wiem, bardzo dobrze zdaję sobie sprawę. Tam jeszcze w tle chłopniki wie, tak się zrobiło, tak się zdarzyło. Nie bardzo mi się podobało sobie tutaj to warzywo. No ale i tak jest to. No niestety przed świętami nie miałem jak kiedy nagrywać, żeby właśnie było tak piękne tło, więc teraz po świętach trochę będzie dwa, trzy filmy. Ale mi się zdaje, że tylko dwa. Takie jakieś mało wiecie. Nie chcę, aby to moja ciężka praca poszła na marne, więc po prostu to coś tutaj robię. Słuchajcie, dużo zmian, bardzo dużo. Wersja gry 1.29.30 już. O, tego wam nie powiem, bo nie pamiętam. Słuchajcie, kupiłem sobie dodatek na Nowy Meksyk, w którym właśnie się znajdujemy. No właśnie, to miasto, jak teraz właśnie widzicie, będzie tak wyglądała nasza droga. Dosyć szybko powinno nam to zejść, chociaż nie no, szybko. Teraz tak, do tego jeszcze mamy święta, więc... święta. Już sobie jest po świętach, nie oszukujmy się, ale już ochinka stoi. Tak czy siak, jest jeszcze dalej trwa ta możliwość właśnie zdobycia darmowych jakichś tam takich rzeczy. Właśnie teraz wywiozę właśnie upominki, więc właśnie, żeby sobie w międzyczasie naliczać. I już mam zrobionych 6 na 6, ale z poziomu pierwszego. Są dwa poziomy. W pierwszym poziomie możemy uzyskać oczywiście odznakę na wotrze. I to będzie jako ekwipunek, ale potem dochodzi normalnie do właśnie do gry. Normalnie można tego użyć, ale jeszcze nic nie edytowałem, nic nie dorobiłem. Mamy tą gwiazdę betlejemską, mamy pluszowego tego misia takiego. No, nie pamiętam, czy to jest biały, chyba będzie biały, polarny, no właśnie. I jeszcze mamy Magic Team, który teraz zaimplementujemy. To jest ten sam, co był w tamtym roku, tylko że tutaj dali teraz do użytku, bo można te tła sobie zmieniać. Ja nie wiem, czy wy o tym wiecie, bo nie pamiętam, co było w ostatnim odcinku. I tu oczywiście jeszcze jest napisane, że będzie 5 osób wylosowanych, tu chyba 22 stycznia, jeżeli dobrze pamiętam, do nagrody do 50 euro z ich właśnie sklepu SCS-u. Więc dobrze, fajnie, super, nie? Teraz tak, tutaj właśnie te tła. Tu są te trzy takie, co były i teraz właśnie ten następny. I jeszcze jeden będzie, nie wiem jaki, pewnie będzie naprawdę już ładny, naprawdę piękny. Wiem jak w BTS-ie, bo już tam w BTS-ie mam przegrane. Więc teraz jeszcze muszę zrobić 6 ładunków do poziomu drugiego, a w poziomie drugim dostajemy... ojeju, dostajemy jakiegoś... bałwana trackera, Grizzly Bear, to nie wiem co to jest. A, Grizzly. Miś Grizzly, taki brązowy pewnie, jak w ETS-ie. Tutaj kula taka, no, wiecie, coś to ten, no, taka kula. Też nie brzydka jest. Chyba nawet to samo, to już jest. Chyba wszystko to samo, mniej więcej. A tu będzie, co to będzie? O, to właśnie będzie ten nowe tło. I tutaj będzie 5 osób wylosowanych do 22 stycznia za nagrodę do 100 euro właśnie ze sklepu z SCS-a. No i trzeba zrobić tak właśnie tak jak w tamtym roku, żeby zdobyć te, o właśnie co teraz mamy, te malowanie i te... nie mam tych cel. Właśnie, no, z tymi smokami, żeby te prezenty też trzeba było do każdy do innego miasta, to w tym roku każdy do innego miasta, żeby zdobyć takie właśnie to rzeczy. O, no dobra. To co, już teraz po takim długim wstępie, trwającym 5 minut, możemy wejść do gry. Czekajcie, ja sobie założę słuchawkę. Chyba też nie, tylko ją zrobię, żeby mi się nie majdała między nogami. Ułożę się. Odpalę silnik. I tak, tu światło włączone właśnie. A, czekajcie, jakoś tak. Dawno nie jeździłem, bo też nie miałem bardzo czasu. I słuchajcie, ja wiem, że ja tutaj się już domagacie czego
domagacie się nowej ciężarówki. Ja też się domagam nowej ciężarówki, więc wiem o tym. I muszę trochę chyba pieniędzy, muszę zrobić więcej ładunków, aby pieniędzy zarobić na te właśnie nowe. Jakby zarobić. Za mocno skręciłem. O, perski, perski, paranie, ty za mocno skręciłeś. Kurde felek, co jest? Już ty już czujesz, to jest taki. Więc muszę zrobić parę ładunków, żeby zarobić i kupiłem sobie nową ciężarówkę. Ja już teraz mam w planach jaką, ale no, ale tak naprawdę to może byśmy dzisiaj już kupowali nową ciężarówkę, gdyby nie tyle zmian, że wiecie, tyle mam do zrobienia, bo w jednym filmie bym nie zdążył tyle zrobić niestety. A czekajcie, zmienimy litrę, czy już tutaj nic nie jedzie. Ze względu na to, że tutaj nie da się jechać szybciej niż 105 na godzinę, no bo to jest z wodra ładunek, no to będziemy tak szybko usunąć. Że będzie coś. Dobra, więc ja radę, już się nie odzywam, żeby was nie zabłudzać. Nie są to jakieś takie, wiecie, że mają 5 rodzajów i są na całą mapę skopiowane. To są nowiutkie, zupełnie nowe rozjazdy. I właśnie
właśnie no, są inne. A teraz jesteśmy w nowym mieście już. Wydałoby zwolnić. Co prawda, słuchajcie, jeszcze wam mówiłem, ja żeby tutaj bez mandatu mam wyłączone. Jakoś mi trzeba było je wyłączyć i tak zostało. A teraz muszę zrobić. No, też ładne miasto. Thank you.
światła i takie inne, takie fajne. Maker na przykład wymyślił, że tutaj będzie to i to i tak ma być. To jest mniej więcej patrzone przecież, czy to jest prawdziwe, zgodne z w realu. Się barierki zamykają i wycha tą niewidzialną ścianę. Super. No to już pozabawa. Ciekawe, że w tym biegu zacznie mi się psuć. 20% głosu. Ach, patrz. Co ja teraz sobie zdałem sprawę, że to o Jezu, że mam taką, że miałem niżone krzesło. Nie wiem, czy to dużo daje na filmie, czy na podgląd, ale robię troszeczkę. No to jeszcze lepiej. Thank you.
docelowego miasta. No. Trochę lepiej są miteczek. To bardzo ładny teren. Czy dupa. Czyli w ten oto magiczny sposób znaleźliśmy się już w tym hops. No dobra. No to chodź, już nie podzielimy się. Jeśli tak nic nam nie pomoże. Mam coś w tym malarina, aby nie było. Chciałem zrobić ten map i nie zauważyłem, jechałem. Wiecie, jak to jest, kiedy się robi już parę rzeczy naraz. No i jak szkoda, myślałem, że dzisiaj akurat już uda nam się. Co nam się uda? Myślałem, że uda nam się zrobić już te 300 tysięcy dolarów. Thank you.
bo... Dobrze, że tutaj nie trzeba być bezbłędnie, żeby mnie zaliczyło. Yeah. Zaliczyło. Dziękuję wam bardzo serdecznie, że wytrwaliście do tego końca. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Mam nadzieję, że Nowy Meksyk was tak samo urzeka jak mnie. Ja wam powiedzieć na początku, nie powiedziałem, więc powiem na końcu, że właśnie tutaj te lapsy mówiłem. Chodzi o to, że teraz zamiast tylko sam ciąć film, chcę robić te lapsy, aby te filmy były ciekawsze. Byście nie tracili tego piękna, abyście mogli chociaż zobaczyć właśnie w takiej cikułce najładniejsze tereny, najładniejsze rzeczy. Pewnie w większości filmu to się będzie, wiecie, sama muzyczka, bez mojego głosu, beze mnie samego pewnie. I tylko będzie droga. Dobra, więc możecie komentować w nowy sposób. Ja was bardzo serdecznie zapraszam do ankiety, która gdzieś tam teraz wam wyświetla moich mediów społecznościowych oraz innych filmów na tym kanale. Trzymajcie się ciepło. Na razie, cześć. Pa, pa.